Witajcie, cudna Polsko. Dzisiaj kierujemy się na Lubomir, jeden ze szczytów zaliczanych do korony gór Polski, jako najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego. Jednak inne źródła podają, że tym szczytem w Beskidzie Makowskim jest Mędralowa, dlatego warto zaliczyć oba szczyty. Zbliżamy się do schroniska na Kudłaczach. Zaparkowaliśmy dosłownie 100 metrów poniżej schroniska na parkingu. Jest tutaj dość gwarno, schronisko służy do wypadów na ognisko. Znajduje się dość nietypowo, bo prawie we wsi. Znajdą się tutaj parkingi, nawet darmowe weekendy. Pamiętajcie o tym, że w schronisku obowiązuje płatność gotówką, nie jest przyjmowana karta płatnicza, więc jeżeli chcecie spróbować jednego ze specjałów, którym jest na przykład zupa krem z czosnku niedźwiedziego, ale to wiosną, to musicie mieć ze sobą gotóweczkę. Ja standardowo spróbowałem w żurku, tak jak to mam w zwyczaju. Gdziekolwiek się znajdę, to jakoś żurek przemawia do mnie. Można również tutaj skorzystać z ogniska i kupić sobie kiełbaskę, zestaw do pieczenia, czyli kiełbaskę, chleb, i samemu sobie upiec na ognisku. Ruszamy zatem czerwonym szlakiem w kierunku Lubomira. Jest to szczyt zalesiony, natomiast znajduje się na granicy Beskidu Makowskiego i Beskidu Wyspowego. Spójrzcie na tą przestrzeń, przecudownie. Jakie tutaj są atrakcje dodatkowe? Jest tutaj jakiś pomnik, mogiła żołnierzy AK. Jest tutaj jakiś wodospad w lesie, ale to około pół kilometra do kilometra niżej pod schroniskiem. Tam trzeba będzie dojść troszeczkę na dziko. Jest tutaj obserwatorium. Napotkałem tutaj również kilka gatunków grzybów. Warto pospacerować po tym lesie w sezonie grzybowym, natomiast naszym celem dzisiaj jest zaliczenie Lubomira jako najwyższego szczytu w Beskidzie Makowskim, zaliczanego do korony gór Polski. Tutaj fajny moment jest. Ale to jak się wraca? Szlak. Jak tam widzicie, też szlak. Tych szlaków jest tutaj kilka. Wszystkie prowadzą w jednym kierunku, są, tak jak mówiłem, równoległe. Natomiast spójrzcie na te znaki, tam były na drzewie, jeszcze tam widać. Nie tą kamerką, trzeba by skrót zrobić jakimś teleobiektywem. Ale ktoś to malował, te znaki tutaj, musiał być mega, mega ambitny. Albo mu płacili akordowo. Wychodzi na to, że na tych ścieżkach nie da się zgubić, a jeżeli ktoś zgubi ścieżkę, zgubi szlak, zgubi drogę, to musi być naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo zdolny. I teraz czarny poszedł troszeczkę w prawo. Zielony tutaj odbija w lewo. Ścieżka tutaj od schroniska do szczytu Lubomira przez Lysinę jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna. O ile pamiętam, to cały czas właśnie idzie delikatnie pod górkę, delikatnie na dół. Jest wyjątkowo sprzyjająca spokojnemu spacerowaniu. W tym lesie jodłowym spotkaliśmy tutaj przy okazji muchomory czerwieniejące. Raz, dwa młode owocniki. Pozwolimy im sobie rosnąć.
robi się mgliście tajemniczo. To też ma swój urok. Znaki, znaki, znaki. Czerwone, czerwone, czerwone. Na co drugim drzewie. Mgła. 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 Jesteśmy teraz na łysinie, na rozdrożu. Tutaj dochodzi czarny szlak, który odbijał na początku, i również żółty, który jest przedłużeniem jakby zielonego szlaku. Powiem tylko, że bardzo przydałby się parasol. W lesie? W górach? Tak, oczywiście. Może trochę niewygodne, ale można przypiąć z boku. A przydaje się właśnie w taką pogodę jak teraz. Słuchajcie się w tą ciszę. Jakby ktoś nie wiedział, to jest to punkt widokowy pod Lubomirem. Fantazja. Och, tylko że popatrzcie, mgła, deszcz i nic więcej. Za tym punktem widokowym, który wam pokazywałem, powinno już być niedaleko. Podchodzimy teraz pod górkę i to jest zaledwie 5-10 minut marszem już do Lubomira. Pogoda w górach potrafi być bardzo zmienna. Odczekaliśmy troszeczkę i bardzo się rozpogodziło. Wcześniej była pogoda, jak wyruszaliśmy z Kudłaczy, potem nagle naszły chmury mgły. Teraz zrobiła się również pogoda. Weszliśmy do obserwatorium zobaczyć na słońce. Tutaj można poobserwować słońce przez dwa teleskopy. Kosztuje to w 2024 roku 20 zł. Poczytacie tutaj również historię obserwatorium. Popatrzcie również na okolice z lotu ptaka. Szczyt jest zalesiony, tak więc widoczków za bardzo nie ma. Natomiast technologia przychodzi nam z pomocą i możemy poobserwować, jak wygląda okolica. Jesteśmy na granicy Beskidu Makowskiego i Beskidu Wyspowego. Spójrzcie, jak pięknie, jak cudownie. Powrócimy jeszcze do ogólnych widoków okolicy, natomiast zapraszam was do obejrzenia, jak wygląda widok z punktu widokowego pod Lubomirem. Korzystając również z luki pogodowej, w drodze powrotnej idziemy w kierunku mogił żołnierzy AK.